Dobra. Dzisiaj przyjechaliśmy sobie na festiwal do Kawasaki. Kawasaki or Kawasaki? Kawasaki, to się mówi Kawasaki. Nie Kawasaki. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja w masce chodzę, mogę sobie dograć potem wokal jakby co, bo nikt nie widzi, co mówię. Takie coś grające mają w Kawasaki, jak się wychodzi z dworca. Fajny bajerek. Wieje jak diabli, a jesteśmy, prawie dochodzimy do miejsca, gdzie jest festiwal, więc myślę, że będzie się działo, bo trochę ludzi z tego pociągu wysiadło naszego. Dobra, już słychać z oddali, co się dzieje. Dużo już tradycyjne budynki, na przykład takie przed nami. Zaraz zejdziemy przed wejściem, zobaczymy, jak to wygląda. Podobno ma być 10 tysięcy osób, więc może być fajnie. O, dużo sklepów, jest to jak odpust w Polsce, a tu wejściówka. Wygląda fajnie. Wygląda spoko. A tu mamy coś takiego. O. I stragany. I uciekająca kana. Uciekająca kana. O, to też jest fajne. Spoko, nie? Miła pieniądze. Okej, dobra, zanim coś sfilmuję znowu, to muszę się najpierw rozejrzeć, bo czegoś takiego to jeszcze nie widziałem tutaj. Chodzące ludki, którzy biorą udział w ceremonii, w miejscu takim. O. Kasa oczywiście w wodzie, jak w Polsce. A my musimy iść za nimi, to idziemy. Płaczki jakieś. Nie wiadomo jakie. Dobra, zaczyna się. Pod światło. Garyto. Garyto. Cool. Tu here you go. Mamy one. O, już mam trzy, a czy mam dwie na razie, jaka na jedną. Dobra, dobra. Przyznam, że fajnie. Don't touch it. Here you go, love. I think it's enough. It's enough. It's enough. I have one too. Okay. Okay. Więc łapie się za rękę. Dobra. A przed świątynią. Może zdejmę tą maskę, będzie lepiej mnie słychać może. Przed świątynią mam taki garnek sobie, o, który się dymi. Znaczy dymi się, nie dymi, tylko można sobie kupić kadzidełka w środku świątyni i wrzucić je tam do tego gara.
wielkiego, po to, żeby odpędzić złe duchy. Musisz być wystawiony na działanie tego dymu z kadzidełek. Będzie to złe duchy. Takie wieszenia w Japonii. Ale spoko. Miejscówka też niczego sobie. A więc świątynia buddyjska w środku wygląda tak. Mamy tu Buddę. Akurat z przodu mamy goblinka też. Tu mamy jednego, ludzie dotykają. Nie wiem czemu, muszę się dowiedzieć. Spoko. Więc co na przykład? Cała ceremonia, czyli cały ten festiwal trwał 10 minut. Czyli głównie to jest rzucanie tych fasolek z tego podestu w ludzi. To jest 3 razy dziennie, czy tam 4 razy dziennie, 3 razy. Jesteśmy z rana, więc w sumie w pierwszym. Nie jest dużo ludzi. Dodatkowo oprócz tego można sobie wejść do świątyni buddyjskiej oczywiście. Pomodlić się, kupić jakieś kadzidełka albo inne bzdurki. No więc w sumie spoko. Mi się podoba. A więc jak zawsze przy festiwalu mamy różne stoiska z dyperelkami. Jak na przykład nie wiem co. W zasadzie to nic tutaj nie wiem co to jest, ale dobra. Rogale, cholera wie co. Są ciastka. Dużo tego. Mnóstwo. No ale jak to zawsze na tym. Tu mamy chyba jakiś soba też, ale nie wiem. Tu jakieś coś. To jest coś fajnego. Kolorowe, ale nie wiem co to jest. Okej. Takojaki, nie wiem co to jest. Kulki. Nie wiem. Spoko. Fajnie, nie? Będziemy wcinać ośmiorniczki. Mój Boże. Podrzędna knajpa. Nie no, dzisiaj żartuję. Jesteśmy na festiwalu i wzięliśmy sobie... Co to jest? Takojaki. Czyli ośmiornica jest w środku zapieczona z jakimś ciastem naokoło i sosem. Nie wiem jak to będzie smakować. To kosztuje 500 jenów. Więc jak na taką sobie przekąskę nawet spoko. Okej, sprawdźmy. To coś bardzo długo utrzymuje ciepło. Nie wiem czy to będzie w ogóle widać, ale to wszystko paruje. A dopiero paruje jak zrobisz dziurę w środku. Pokażę wam, może się uda. Jak przedziurawisz sobie tą oponkę. O. Dopiero to wszystko paruje. Nie wiem czy to widać. Może nie. Przecież robimy tego też. O, tu widać. Widzicie? Jest taki gorący, że tego się nawet jeść nie da tak na szybko. Ale jest bardzo dobre. Ośmiornice. Patrzcie. Tentakle. Bardzo dobre. Super jedzonko. Polecam. No. Miejscówki dookoła są ciekawe, a tu jakaś takie... O! Coś takiego. I myślę, że... Peace prayers, czyli ten... modlitwę o pokój. Albo pokojową modlitwę. Fajnie, nie? Jak wam się podoba? Bo mi się bardzo podoba. Wszystkie świątynie dookoła. Inny świat, nawet jak na Japonię. W sensie taki, jeżeli osoba mieszka sobie w Tokio, no to takiego czegoś nie zobaczy, bo tego po prostu w Tokio nie ma. No to nie ma miejsca chyba w Tokio. Trzeba troszkę wyjechać. Zobaczcie, zresztą też jedziemy na jeszcze jeden festiwal do Tokio, actually. Właściwie, actually. Już nie mówię po polsku w ogóle. No ale jest okej, okay, no. Mamy coś takiego. I kanę stojącą. Kana! No właśnie. I kolesia, który żongluje. Przestał żonglować akurat. No co, dobra. Idziemy jeszcze coś pozwiedzać i jedziemy dalej.
jest z goblinami. No spoko. My jesteśmy przed drugim wejściem do świątyni. Tutaj jest wejście takie z dużym lampionem na środku. No i co jeszcze? No i biznes, z tego co widzę. Biznes kwitnie na całej ulicy. No ale musi być, nie? Religia bez kasy to jest nie religia, nie? No właśnie. Dobra, idziemy dalej. Jesteście na ulicy japońskiej po festiwalu. Mnóstwo rzeczy do kupienia, typu strzały. Strzały to takie jak amulet japoński. Można sobie kupić i napisać życzenie na drugiej stronie tej kartki. Albo na przykład mamy takie, o, nie wiem jak to się nazywa, ale o co w tym chodzi. One nie mają oczu, jak widzicie. I na przykład jeżeli sobie chcemy spełnić jakieś życzenie, to myślimy o życzeniu i rysujemy jedno oko. A jak się to życzenie spełni, to rysujemy drugie. Taka zabaweczka do domu. No spoko. Tego jest pełno tu, jakbyście widzieli. Tam jest sklep z takimi samymi rzeczami, tu jest sklep z takimi samymi rzeczami. Multum. No. Więc wejście do strefy sklepowej. To jest tamta brama. Z tyłu. A my jesteśmy na Kawasaki Dashi Station. I tu. Jak normalnie wszędzie, jak wszędzie. No, to taka oto wycieczka na festiwal wiosenny w Japonii. 3 lutego do świątynki. Ulica też jest inna niż wszędzie indziej. Jakieś takie lampy, lampionki na tej długości. Jak wam się podobało? Podobało się? Jeśli się podobało, to słupka rzućcie. Albo jakieś łapki w górę. Mi się podobało, więc sobie sam sobie wrzucę chyba lajka za to. Dobra. Jak ktoś będzie chciał jakąś pocztóweczkę z Japonii dostać, to dla najlepszego komenta coś się wymyśli. Dobra. Pozdro.